Cześć, Shannon Games i dzisiaj, no, jest rocznica mojego kanału. No, kiedy to wrzucam, wrzucę film, oczywiście, bo ja nagrałam ten film 3 dni przed rocznicą mojego kanału. To jest pierwsza rocznica. Przez ten rok zdobyłem 1154 subskrypcje. No i pokażę wam jeszcze statystyki mojego kanału. Jakby to jest bardzo ważna rzecz, no, która będzie na moim kanale. To jest najważniejsza, pierwsza rocznica mojego kanału. I tyle subów zdobyłem. Naprawdę, patrzcie, taka liczba. Taka liczba. No chociaż nagle zmylało, bo 125 w ciągu 128 dni, czyli codziennie jedna była, ale nie tak dużo, wow. Bo na początku to było gigantyczne, a później zaczęło maleć i no tak wyszło. No i zobaczmy statystyki tak zwane. I nie w ciągu ostatnich 28 dni, tylko ostatnie 305 dni. To są moje chyba te. Są wyświetlenia, 10 tysięcy wyświetleń, czas oglądania. No, 290 tysięcy godzin, no to jest dość mało jak na 1000 subskrybentów. I subskrybenci plus 1200. No. I widzicie, tutaj taka liczba. Nie wiem, o co tu chodziło. Tutaj nagle się podniosło i wtedy, no. Tak się działo. Nie tutaj zmalały jeszcze, no. Więc dobrze, zasięg. Wyświetlenia miniatur, no to dużo już według mnie. 113 tysięcy. I tutaj są. Najwięcej było w środę 27 stycznia. Nie wiem czemu, 3000 aż to było. Współczynnika tych roślinnych wyświetlonych miniatur to było na samym początku najwyżej, a to było 100%, okej, super. Wyświetlenia, no to było już pokazane. To najwięcej wyświetleń było 1 lipca, 220, no, wyświetlenia. Unikalni widzowie tu nie działają, a unikalnych widzów od 28 dni mam 383, ale dobra, to nie jest ten. To nie jest ważne. I może dam sobie typ zaawansowany, bo... No, dobra, daję tryb zaawansowany. O, i tu jest już więcej. Filmy. No to najpopularniejszy masz 300 wyświetleń, malutko, jak na mój kanał, według mnie. Najwięcej wyświetleń jednego dnia to tutaj było. I łącznie filmy, dobra. I ten otwieram pakiet, tak ma 300 wyświetleń, 3 godziny, 4 godziny oglądania, subskrybentów 0, a najwięcej subskrybentów jaki film miał? To zobaczyć. A, live gram z Bedwars widziałem 5. No przecież było więcej. Jak live, to na pewno było więcej. Ale dobra, wyświetlenie miniatur i no takie inne rzeczy. Źródło wizyt to najwięcej jest strony kanału. Czas oglądania to jest funkcja przeglądania. Średni czas oglądania to jest playlist. Serio? Dobra. I wyświetlenie miniatur najwięcej są z strony kanału. I ten współczynnik to jest funkcja przeglądania. Region. I Polska to jest 65%, ale według mnie dlatego, że po prostu ludzie nie ustawiają skąd są i po prostu tego YouTube nie wie. I nie wiadomo czemu jest tu Turcja, chociaż zero jest wyświetleń, zero wszystkiego i tu nie ma nic na polsku, to jest zero. Nie wiem czemu tu Turcja jest. Więc nie patrzcie, jak to wyłączę. Wydaje mi się, że to zrobię, to nic się tu nie dzieje. Jest zero po prostu wszędzie. Po co jest Turcja? Nie wiem. Wiek widza. To pewnie widzowie sobie ustalają, że mają więcej, bo na pewno...
Bo na pewno oglądają mnie osoby, które mają od 45 do 54 lat. No, nie wiem czemu, no bo pewnie takie. To najwięcej mnie oglądało, bo naprawdę, kto by mi oglądał, nie wiem, gry, na przykład jakieś 50, osoba jakaś, która ma 50 lat, co nie, to kto by mi, 60 osób mnie ogląda, co nie, to jest, ma sens. Ale wyświetlenia, to najwięcej to, w średnim czasie oglądania też najwięcej. No, dobra, to chyba wszystko oni wygrywają, serio. Chyba wszyscy widzowie używają, mówią, że mają 50 lat, no. Płeć widza to większość jest kobiet. Nie. Wyświetlenia to jest więcej mężczyzn. W średnim czasie oglądania to kobiety bardziej. Średni pozycjon obejrzeń to też kobiety i czas oglądania to też kobiety. Super. Dziewczyny mnie same oglądają. Fajnie. Data. To nie mam pojęcia, co to znaczy. Okej. Status subskrypcji. I najwięcej dostałem subskrybentów. Nie, subskrybentów. Aha, okej, dobra. Wyświetlenia. To 58. Jejku, serio? Aż 40% mnie nie subskrybuje? To ja powinienem mieć jakieś więcej? Wiele? Nie, to pewnie nie. Później w czasie oglądania. No dobra, to już mnie subskrybenci bardziej oglądają i w średnim czasie oglądania, w średnim czasie subskrybenci o wiele mnie bardziej ten oglądają. Źródło subskrypcji i patrzcie, ile ja utraciłem już. 300 subskrypcji. Miałbym już 1500. Rozumiecie? To miałbym 1500. Tylko że te 300 osób nagle nie będę go subskrybować. Naprawdę, tyle subskrypcji straciłem. Widzicie to? Serio, tyle aż. Ale dobra, tutaj jest tu takie rzeczy. Z pozostałych najwięcej straciłem, tak? Z czego najbardziej straciłem? Straciłem aż 200 z pozostałych. 45 z kanale na YouTube. 27 stroną tworzenia filmów w YouTube. 11 zamknięte konta. A, okej, to nieźle. To już jak komuś zamknęli to konto i on mnie odsubskrybuje, nie jestem zły na jego. Strona główna YouTube. Lista zasubskrybowanych kanałów. I wyszukiwarka w YouTube i karta subskrypcji. I 300 tutaj pozyskałem z pozostałych. To jest trochę dziwne. Twój kanał na YouTube to 167. Strona tworzenia filmów YouTube 75 minus 11 zamknięte konta. Okej. Okay. Strona YouTube, główna YouTube. Albo w sumie powinienem tak zapisać. Okej. Okay. I wyszukiwarka w YouTube tutaj już jest na minusie. Okej. Okay. Playlisty to chyba moje playlisty nie są zbyt dobre, bo mają łącznie wyświetlenie mają 162. Średni czas oglądania, okej, dobra, playlist są strasznie biedne. 19 wyświetleń, no, sobietko. Tu jest więcej, można by było tak zrobić przez pół godziny film z tego, ale to miał być krótki filmik. Więc pokazałem wam swój piękny kanał. A, i jeszcze jedną wam ważną rzecz pokażę. Są subskrybenci tutaj. Słucham, tutaj słuchać mogę. Bardzo ważna rzecz. YouTube jest zły dla mnie. Już wam pokazuję. A, okej, okay, dobra. Nic nie mówiłem, bo jeszcze jakieś 15 minut temu tu była jedna łapka. To nie? Okej, okay, ale się naprawiły. Rozumiem. Dobra. Jest git. Jest git. Więc dobra. Więc to był mój przepiękny kanał. Tu jest dobra, tak. On nie jest, to jest mój drugi kanał. Ale drugiego kanału nie pokażę, bo to jest jego nie jest to jego rocznica. Więc jeśli chciałem się zostaw łapkę w górę i subskrypcję. To był Alan Games. No i cześć. Ale rocznica mojego kanału jest! Jej!
Świętujemy wszyscy. No. I cześć.